hipokryzja posłanki Hołowni. Transport rzeczny nieopłacalny, wkurzony Marek Sawicki. Czy to jest koniec koalicji? W dzisiejszym materiale omówimy wszystkie te tematy. Takiej żeglugi i takiego transportu. I on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. 24 lipca gościem programu na antenie Polskiego Radia była wiceminister klimatu Urszula Zielińska, która przekonywała, że transport rzeczny jest kompletnie nieopłacalny. Posłuchajcie krótkiego fragmentu. To zapytam, bo poprzedni rząd stawiał na to, żeby Odrę w zasadzie uregulować i zrobić z niej szlak żeglugowy, który będzie wiódł do Szczecina i dalej do Świnoujścia. Tak, to były takie miraże z piasku, ponieważ dlatego że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny. Są inne i de facto wykorzystywane środki transportu czy szynowego i drogowego i z tego korzystają firmy przewoźnicze i korzystamy jako obywatele. Więc to były kompletne miraże z piasku, to się nijak nie spinało finansowo, a dodatkowo doprowadziło, było jednym z elementów tej katastrofy. Więc to jest pieśń przeszłości, to jest polityka zarządzania rzekami jak z lat 70., kiedy się betonuje, prostuje, to zabija nasze rzeki. Ale na zachodzie, ja rozumiem, tylko na zachodzie wiele rzek to są właśnie szlaki żeglugowe. Jakie na przykład? No Ren chociażby. Ja myślę, że to jest odchodząca w przeszłość, wiem, bo znam koszty takiej żeglugi i takiego transportu i on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny i dodatkowo bija nasze rzeki. Niezła arogancja posłanki Zielonych. Warto tutaj wspomnieć, że Urszula Zielińska sprzeciwiała się również przekopu Mierzei Wiślanej, argumentując, że mamy do czynienia z suszą. Beata Szydło mocno skrytykowała wiceminister klimatu Urszulę Zielińską i rząd Tuska. Zaplanowaną ustawę o renaturyzacji Odry, która zakłada likwidację transportu na tej rzece z powodu niskiego poziomu wody dla ryb. Szydło podkreśla, że transport rzeczny jest powszechny i opłacalny w Europie, ekologiczny i wspierany przez Unię Europejską, a Polska jest jedynym krajem, który miałby rezygnować z tej formy transportu na rzecz ekologicznych zarośli. Uważa, że zamiast tworzyć miejsca pracy i wspierać rozwój gospodarczy, rząd planuje wydać miliardy złotych na szkodliwą dla gospodarki renaturyzację, co nazywa obłędem. Wiceministerka od klimatu twierdzi, że transport wodny w ogóle jest nieopłacalny, a na Odrze w szczególności i w ogóle rybom brakuje wody. Tymczasem w Niemczech na Renie przewożą 20 milionów ton towarów rocznie i odprawiają 50 statków dziennie, napisał jeden z internautów na portalu X. Niemcy mają swoje rzeki poregulowane, mają swoje rzeki ustawione w taki sposób, że gospodarka niemiecka na tym korzysta i my powinniśmy też iść z Odrą w takim kierunku. Ten temat trzeba nagłaśniać, dlatego prosimy o udostępnienie tego materiału dalej. Joanna Mucha z partii Szymona Hołowni wykazuje hipokryzję w swoich zmieniających się poglądach na temat obrony przed migrantami. Rok temu była przeciwna używaniu broni przeciwko migrantom, nawet jeśli atakowali. Panie do ludzi. To jest coś, co mi się po prostu w głowie nie mieści. Co oni mają bronić strażnicy? Strzelanie do ludzi jest absolutnie niedopuszczalne. Nasza cywilizacja została zbudowana na humanizmie. Strzelanie do ludzi jest absolutnie nieakceptowalne. Pan przekroczył linię, która jest poza naszą cywilizacją. Posłuchajcie, co teraz mówi na ten temat w wywiadzie na Radio Z, który miał miejsce 26 lipca. Nie ma takiej możliwości, żeby tutaj odpowiedzieć w jedną lub w drugą stronę. Musimy się bronić i musimy się bronić w jak najbardziej humanitarny sposób. I oczywiście, że będzie to wywoływało kolejne konflikty, ale tu naprawdę nie ma żadnych prostych rozwiązań i prostych odpowiedzi. A jak pani zagłosowała w sprawie ustawy o obronie ojczyzny? Zagłosowałam za ustawę. Ochronie granic. Za. Tak. Warto tutaj dodać, że to właśnie ta ustawa reguluje możliwość użycia broni. W określonych warunkach wyłącza ona odpowiedzialność karną za użycie przez żołnierzy broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad. I za tą ustawą głosowała właśnie ta pani, która wcześniej twierdziła, że jest to niedopuszczalne. A teraz hit. Ministerstwo Zdrowia kupuje nową szczepionkę. Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w czwartek 25 lipca,
że resort zdrowia złożył zamówienie na zmodyfikowaną szczepionkę przeciwko COVID, dostosowaną do nowego wariantu wirusa. Minister na konferencji poinformowała również, że Polska jest w trakcie przetargu. Pytanie, ile jeszcze tych wariantów i nowych szczepionek będzie? Czy tu chodzi o zdrowie, czy raczej o pieniądze? Co wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Marek Sawicki ostro o protestujących ze strajku kobiet. Zgadzam się z komentarzem jednej z dziennikarek, że protestować na ulicę wyszły wściekłe kobiety. Te niewściekłe, czyli te normalne, nie protestują, powiedział. Dodał również, że kwestia praw kobiet nie była rozstrzygająca w wyborach do Sejmu i Senatu. A ten, kto tak twierdzi, myli się albo świadomie kłamie. Z badań wynika, że na PiS i Konfederację łącznie zagłosowało więcej kobiet niż na koalicję 15 października. Poseł podkreślił, że tych kwestii nie wpisano nawet do umowy koalicyjnej. Ten komentarz posła PSL po raz kolejny pokazuje niezgodność koalicji w sprawach światopoglądowych. Między Lewicą a Polskim Stronnictwem Ludowym robi się coraz ciekawiej. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe wyjdzie z koalicji? Będziemy was w tym temacie informować na bieżąco. No kraj to szczęśliwy, kiedy wszystkie problemy ma już rozwiązane, mlekiem i miodem płynący, a tylko do pełni szczęścia, rzekłbym do raju, potrzebna jest sprawa rozwiązania ustawowego związków partnerskich i zabijania nienarodzonych dzieci. To jest dla mnie rzecz smutna i mówię o tym z ironią, ale jednocześnie z ogromnym osobistym żalem, że przyszło żyć w takich czasach. A na koniec mam dla was sondaż, z którego jasno wynika, że Polacy są coraz mniej zadowoleni z sytuacji w kraju. O 2 punkty procentowe wzrósł odsetek uważających, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, 47%. Natomiast 18% ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnijcie wejść na memowy.pl, gdzie znajdziecie gadżety z motywem politycznym. Do następnego. Cześć.